Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest polityczne podsumowanie tygodnia na antenie Telewizji Republika. Są z nami dwie panie poseł. Pani poseł Marta Kubiak z Prawa i Sprawiedliwości i pani poseł Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Witam ponownie. I pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Przed przerwą rozmawialiśmy o sytuacji w Rosji, o spaleniu mostu kerczeńskiego. Już widzę teraz, w czasie przerwy przeglądałem informacje, na Krymie zaczyna się panika, to się skończył czas, kiedy Rosja jest bezpieczna. Obywatele Rosji czują się bezpieczni na własnym terytorium i dobrze. Ale no właśnie, taką bronią Władimira Putina, która wciąż pozostaje w jego zasięgu, w jego talii kart, jest energetyka. To jest sprawa, którą rzeczywiście może szachować. Przed przerwą wspomnieliśmy o zniszczeniu gazociągów Nord Stream 1, Nord Stream 2. W Pradze odbywał się szczyt Wspólnoty Europejskiej. To taki nowy format, który, jak zapewniał premier Czech Fiala, nie jest konkurencją dla Unii Europejskiej, ale tam rozmawiano głównie o problemach energetycznych. Pani poseł Karolina Pawliczak, bo i w Polsce mamy problem z energetyką. Rząd zaproponował, że ten węgiel, co już w Polsce jest, żeby samorządy pomogły w jego dystrybucji. Jak tam jest na przykład w Kaliszu pięknym, z którego pani poseł była kiedyś wiceprezydentem, o ile pamiętam. Tam samorząd co powiedział, że nie interesuje się tą sprawą? Nie... Samorząd słowami pana prezydenta przekazał, że zajmować się będzie tym tematem spółka Wodociągi Kaliskie. No, samorządy nie mają takich narzędzi jak rząd. W mojej ocenie ta odpowiedzialność, zobowiązanie zostało przerzucona na samorządy w dużej mierze w sposób chaotyczny. I też chciałabym być dobrze zrozumiana. Samorządy chcą pomagać, chcą wspierać. Przecież po to też są. To jest część naszego państwa. Nie oddzielajmy rząd od samorządów. Tylko to jest przecież jedno. Bardzo słusznie, państwo. Pani poseł, to też należy zastrzec, że są różne samorządy, tak? Bo to... Tylko chcę powiedzieć, że są różne kompetencje i to jest najważniejsze. Bo to, że samorząd chce wspierać to działanie, to jedno. Ale po drugie, i to jest ważniejsza kwestia, nie ma do tego narzędzi. Bo ja wczoraj rozmawiałam, byłam też na proteście samorządowym pod Sejmem, który później przeszedł pod kancelarię premiera. I rozmawiając z wiceprezydentem Pabianic, dowiedziałam się, że to 2100 zł, o których tak głośno mówi pan premier i ze strony pana Sasina również są takie słowa, to jest netto. A teraz do tego trzeba doliczyć podatek. Wszystkie te kwestie związane z logistyką, transportem. Pan wiceprezydent mówił, że on otrzymał informacje, bo takie zostały przekazane do wszystkich, myślę, samorządów, że ten węgiel trzeba sprowadzić z różnych miejsc. Pabianice otrzymały informację, że po węgiel mają pojechać do Szczecina. Oczywiście na własny koszt muszą zorganizować cały ten transport, samochody, ciężarówki, wiadomo, no to wszystko, co potrzeba, żeby zorganizować. Później ten węgiel musi być oczywiście przesiany odpowiednio. Może brakuje fachowego słowa, ale... Z tego, co ja zrozumiałem, to on już jest przesiany, tylko kwestia dystrybucji. Nie, panie redaktorze, tak? Z tego, co wiem, nie. Aha. Ale do tego potrzeba oczywiście znowu mocy przerobowych w postaci ludzi, pracowników, którzy się będą tym zajmować. No, cała ta sprawa logistyczno-transportowo-organizacyjna wymaga naprawdę wysiłku. Oczywiście jest dobra wola w tej mierze, natomiast no, potrzebna jest przynajmniej na tyle zorganizowana dyspozycja rządu, żeby to wszystko samorządy mogły w sposób kompleksowy też zorganizować. A ja mam wrażenie, pani, bo widząc tylko to, problem polega na tym, bieżąco, że wiele samorządów, na przykład samorząd warszawski, mojego miasta, on nie mówi, że coś mu brakuje, czegoś potrzebuje gdzieś mówi. Pomocy. Ja słyszałam pana prezydenta. Tylko mówi, że nie, my się tym nie będziemy nie. zajmować. Tutaj się absolutnie nie zgodzę. Pan prezydent powiedział tak, nie ma placy,
na których można byłoby ten węgiel rozładować, bo dla miasta Warszawy to jest zupełnie inna perspektywa. To ja mogę pokazać, gdzie są w Warszawie place. Ma logistyki i tego, co powiedziałam wcześniej, no nie mają po prostu samochodów takich, które mogłyby być do tego przygotowane. No szanowni państwo, przecież w wielu samorządach nie ma spółek ciepłowniczych. No na przykład w Kaliszu. My nie mamy takiej spółki, której moglibyśmy przekazać te kompetencje. W związku z tym, w Warszawie nie wiem, była, w jaki ale sposób... Hanna Gronkiewicz-Walc ją sprzedała wbrew protestom mieszkańców. No dobrze, no to jeżeli takie decyzje zapadły na tamten czas, w mojej ocenie może nie do końca słuszne, ale też nikt nie przewidywał, że będzie wojna z Rosją. Rosja napadnie na Ukrainę. W związku z tym trochę zmieniły się dzisiaj czasy i trudno o przewidywalność tych działań, bo przecież panie redaktorze, zaczął pan przecież ten temat również od tego, że Europa w dużej mierze uzależniła się od Rosji. Uzależniła się dlaczego? No właśnie nie przewidując, że dojdzie w przyszłości, że może dojść do takich strasznych sytuacji. To ja panią poseł jeszcze dopytam o jedną rzecz, bo wspomniała pani, że była pani czy uczestniczyła w demonstracji samorządowców wczoraj. To dlaczego ta demonstracja była pod polskim Sejmem i pod siedzibą polskiego rządu? Może trzeba było pójść pod rosyjską ambasadę, bo to ja nie bardzo rozumiem tego kierunku. Panie redaktorze, dzisiaj narzędzia, nie dzisiaj, narzędzia, kompetencje do tego, żeby przedkładać projekty ustaw w tym zakresie, ma rząd. I rząd ma kompetencje do tego, żeby zorganizować to w kraju tak, żeby to było skuteczne. W mojej ocenie powiedzenie, że samorządy mają się tym zająć, jest trochę za mało jednak. Bo tak jak pan sam zauważył, jedne samorządy powiedziały wszystko w porządku, robimy. Ale co z tego, że to powiedziały, jak cała ta kwestia organizacyjna jest bardzo trudna. I ostatecznie, to jeszcze jedno zdanie kończące, ale ono jest też niezwykle ważne. Ostatecznie ten węgiel, który będzie dystrybuowany również przez samorządy dla swoich mieszkańców, może mieć taką samą cenę jak cena rynkowa, czyli nie z założenia, które wskazuje pan Sasin, że ta cena będzie dużo niższa, można je włożyć między bajki, bo tak nie będzie. To będzie kwota ciekawe, powyżej zdecydowanie 3,5 do 4 tysięcy złotych. Prezydent małego Otwocka pod Warszawą ze sprawą sobie poradził w 12 godzin. Ja rozumiem, że to Otwock to nie Warszawa i to w Warszawie to jest no, troszkę bardziej skomplikowana kwestia. Pani poseł Marta Kubiak, jak to jest, że jedne samorządy sobie już z tym poradziły, już można pojechać, kupili tam wagę taką na samochód, wynajęli samochody do przywiezienia tego węgla. Wszystko funkcjonuje, a w niektórych miastach, i to w tych największych, no, okazuje się, że się nie da, bo placu nie ma. W Warszawie nie ma placu. Panie redaktorze, to jest wyjątkowa sytuacja i ona wymaga ewidentnie nietypowych rozwiązań. Podobne kwestie ze wsparcia samorządów korzystaliśmy chociażby również przy pandemii w kwestii dystrybuowania maseczek, płynów do dezynfekcji i tak dalej. Więc tutaj nie widzę większego problemu z tym, aby rzeczywiście samorządy się w to włączyły. Tym bardziej przecież, że tak jak pan powiedział, jest to możliwe do zrealizowania. Natomiast jeżeli chodzi o przepisy prawa, no to jest ewidentnie napisany artykuł 18 do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie, organizacja zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy i tak dalej, więc tutaj jest jakby podstawa prawna. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze jesteśmy w takiej sytuacji, że węgiel nie powinien mieć absolutnie żadnych barw politycznych. No niestety wczorajszy protest pokazał, że jednak takie barwy ten węgiel ma. Samorządowcy w cudzysłowie podeszli tak poważnie w cudzysłowie do sprawy, że poszli protestować przecież pod kancelarię premiera, wiedząc doskonale, że pan premier w tym czasie, gdy oni sobie robili zdjęcia, brał udział w unijnym szczycie właśnie poświęconym kwestiom temu kryzysowi energetycznemu, więc to też pokazuje, że absolutnie ten protest nie miał nic wspólnego z tym, aby zaprotestować. Tym bardziej jeszcze, że przecież nie została żadne postulaty nie zostały złożone, a pan minister Szefernaker oczekiwał dość długo właśnie na złożenie takowych
postulatów. Więc tutaj absolutnie ten protest miał znaczenie polityczne. Szkoda, że niektórzy samorządowcy, którzy są rzeczywiście najbliżej mieszkańców, a przynajmniej powinni być, pokazują, że tak naprawdę nie są blisko mieszkańców. Przecież tym bardziej, że panie redaktorze, trzeba wspomnieć o tym, że przecież nasze środki rządowe, chociażby Polski Ład i Program Inwestycji Strategicznych, to są największe środki finansowe, które dostają po 1989 roku na inwestycje. I tutaj nie ma problemu, żeby wyciągać rękę po te środki, bo jak najbardziej chodzi o to, żeby korzystały z tego oczywiście mieszkańcy. A w momencie, kiedy mieszkańcy potrzebują tego, żeby wesprzeć, no jakoś samorządowcy nie kwapią się do tego. Przykre po prostu. Pan poseł Artur Łącki, jak to jest, że w Otwocku się daje, w Kaliszu się daje, jak usłyszałem, a w Warszawie, w Gdańsku, tam gdzie rządzi Platforma, się nie daje. Ja widzę w tym taki plan polityczny, polityczny plan. No, nie wiem, czy mądry właśnie pana o to zapytam, czy, że jak komuś, jak ktoś będzie miał zimno w mieszkaniu, to zmieni preferencje wyborcze. No, tymczasem no, efekt może być taki, że to właśnie no, tam, gdzie rządzi Platforma, będzie zimno, a nie tam, gdzie rządzą samorządowcy, którzy, bo na przykład w Kaliszu to PiS nie rządzi, tak? Tylko Rządzi, współrządzi, oczywiście. No, ale panie redaktorze, ale ja nawet nie wiedziałem, zorganizowane tak. Jest to przez wodociągi, ale węgla jeszcze nie ma, żebyśmy mieli jasność. To jest no, tylko decyzja jest prezydenta, jaka spółka będzie się tym zajmować, a zobaczymy ostatecznie, jaka będzie jest cena, decyzja. Bo to jest klucz. Jest decyzja. Pan poseł Artur Łącki, jak ocenia tę sytuację? Dlaczego Platforma najpierw przypomnę, tak reaguje, jak reaguje? Najpierw przypomnę panu redaktorowi i telewidzom, że jestem członkiem Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. To tak. Jakby ktoś chciał popatrzeć, co się działo na tym Sejmie, to by się dowiedział, dlaczego o tym powiedziałem. Drugie, chciałbym przestrzec moich kolegów samorządowców przed tym, żeby nie wchodzili w taką narrację, jaką próbuje im narzucić pan premier Sasin. Bo to jednoznacznie wiadomo, o co chodzi. Panie redaktorze, węgla nie ma. I pan premier Sasin będzie próbował przerzucić odpowiedzialność za to, że węgla nie ma, na samorządy. Ale panie pośle, no, prezydent Otwocka w ciągu 12 godzin sobie z tym poradził, węgiel ale, jest u niego na placu. Ale co zrobił prezydent Otwocka? No zadzwonił i zamówił. Panie redaktorze, gdyby węgiel był, to pan by w swojej telewizji pokazywał pełne hałdy węgla w porcie w Szczecinie, w porcie w Gdańsku, w porcie w Kołobrzegu. Ale ja mogę pokazać w Otwocku na placu. No. Proszę pokazać mi zdjęcia hałd węgla w portach. Węgla nie ma. I jeszcze raz mówię do samorządowców. Spokojnie, nie wdawajcie się w kłótnie z premierem Sasinem, bo ewidentnie węgla nie będzie i ktoś za to będzie musiał ponieść odpowiedzialność. I pan premier Sasin przygotowuje pole pod to, żeby zrzucić winę na samorząd. No to w takim razie samorządowcy z Platformy Obywatelskiej wypełniają ten plan, bo skoro mówią od razu, że nie będą tego węgla dystrybuować, to przyznają się do winy, tak? Nie będą mieli co dystrybuować. Po drugie, mówiłem to również z mównicy sejmowej, co za bzdurą jest zmuszanie, ale bo ja to mogę powiedzieć, bo nie jestem już samorządowcem, jaką bzdurą jest zmuszanie samorządowców, szczególnie tych, którzy nie mają takich spółek, o których mówiła pani poseł, a tych samorządów jest więcej, do tego, żeby przygotowywały plac, zatrudniały ludzi, kupowały maszyny do sortowania, kupowały maszyny do ładowania, wydawały kilkadziesiąt tysięcy po to, żeby sprzedać tani węgiel. No jaki to będzie wtedy tani węgiel? Kto znowu ma na to dołożyć do tego? Kto znowu ma za to zapłacić? Całe społeczeństwo, czy tylko te samorządy, czyli te samorządy najpierw zabiorą swoim mieszkańcom pieniądze, żeby przygotować te place, a później mają im to rekompensować w jakimś tańszym węglu. Panie redaktorze, ten tani węgiel... To ja inaczej zapytam. To ja, panie pośle, inaczej zapytam. Samorządowcy Platformy, w tym na przykład Rafał Trzaskowski, prezydent mojego miasta, uwielbia się fotografować z politykami z Ukrainy.
Tak, uwielbia malować kredkami na chodniku, tylko jak przychodzi do działania, bo ta sytuacja to jest koszt wojny, to jest koszt naszego poparcia dla Ukrainy. I jak się trzeba wykazać po prostu zaangażowaniem, bo niczym więcej. Ja się chcę odnieść do tego. Leżeć w piersi. Ta sytuacja nie jest kosztem wojny, tylko jest kosztem zaniedbań od kwietnia tego roku. Od kwietnia tego roku było wiadomo, że, nie będzie, że jest wojna i że nie ma węgla. I trzeba kupić. I wie pan, ile ta cała agencja rządowa kupiła węgla do tej pory? To niech pan się spyta pana premiera Sasina. Zero ton kupiła. No właśnie, nasi politycy zero zrobili ton. Kontrolę w agencji i bardzo to mogę proszę, potwierdzić. Ale... I to mogę potwierdzić. Panie jeszcze raz powiem. Ale węgiel kupują również spółki Skarbu Państwa. Zobaczy pan to. Będzie próbował zrzucić, już to widać, odpowiedzialność za brak węgla na samorządy. I to jest do zrobienia. Teraz ostatnia, trzecia kwestia. W Polsce od dziesięcioleci istnieje bardzo dobry system dystrybucji węgla. Są duże hurtownie, które przyjmują duże, przesiewają. Później one sprzedają małym hurtowniom. Małe hurtownie, które są w każdej miejscowości w tej Polsce, w każdej miejscowości, sprzedają klientom. Dlaczego pan premier Sasin nie opiera się na tych przedsiębiorcach, którzy to mogą zrobić, bo mają sprzęt, możliwości i doświadczenie w tej kwestii? Oczywiście ograniczając ich marże do minimum, bo może to zrobić. Dlaczego tego nie robi? Ale w jaki sposób może ograniczyć marże? Panie redaktorze, w takim samym sposobie, jak próbuje zabrać pieniądze spółkom Skarbu Państwa. Dokładnie ten sam rynek, dokładnie ci sami przedsiębiorcy i dokładnie te same zasady. No może to zrobić. Tylko wie pan, dlaczego tego nie robi? Dlatego, że ci ludzie od razu się spytają, a gdzie jest ten węgiel? A gdzie jest ten węgiel? A samorządowcy, jak zaczną pytać, to będzie od razu riposta od pana. O, samorządowcy blokują dobre poczynania rządu i nie chcą pomóc rządowi. Przypomnę tylko, że samorządowiec z Otwocka zadzwonił, zamówił i ma na placu. Pani poseł Karolina Pawliczek. Właśnie tego jednego samorządowca będzie pan pokazywał. Nie jednego. Proszę pokazać. Pokazali te hałdy węgla przygotowane dla Polaków. Nie pokażecie, bo węgla nie ma. Proszę państwa, tak na dobrą sprawę od listopada ubiegłego roku służby już wiedziały, że jest prawdopodobna interwencja Rosji w Ukrainie. W związku z tym już od tamtego czasu, no dajmy może chwilę, od początku roku polski rząd miał na to czas, żeby sprowadzić węgiel do Polski. Mówiono nam szeroko i głośno, że w Polsce węgla nie zabraknie. Odpowiadam na zarzut, który bardzo często się słyszy ze strony polityków PiS-u, że opozycja również chciała embarga na węgiel rosyjski. Oczywiście, tylko mówiliście, kłamaliście wprost, że węgla w Polsce jest bardzo wiele, że agencja jest przepełniona, są zapasy, jest węgiel. Do czego doprowadziliście dzisiaj? Mamy październik, za chwilę zaczną się mrozy, tego węgla nie ma, a ten, który jest sprowadzany, bo to jest jeszcze istotne, panie redaktorze, kwestia parametrów i kaloryczności tego węgla. Bo muł węglowy, który został sprowadzony gdzieś tam, przywieziony z tej Kolumbii, po prostu się do niczego nie nadaje. Nie, pani, to jest akurat fake news klasyczny, który prostował prezes PGE. To, co pokazywano, rzeczywiście to błoto. To było błoto sprowadzone przez prywatną spółkę. Rzeczywiście ale nie nadawało. Taki wspaniały, znając i takiej jakości ten węgiel, znając, że tak powiem, media publiczne, które potrafią pokazywać w odpowiednim świetle dane materiały, to byście się państwo tym chwalili po prostu ze wszelkich miar. Więc gdzie jest ten węgiel? Proszę pokazywać hałdy węgla ekogroszku. No to odpowiadam pani poseł, na placu w Otwocku. Na placu w Otwocku. Czy jeszcze są jakieś place, gdzie ten węgiel tak, się znajduje Woli. Poza Otwockiem? W Stalowej Woli i w Chełmie na przykład. Tak, i to dlaczego mówi się o tym, i zresztą samorządowcy o tym głośno mówią, i społeczeństwo mówi, że bardzo trudno znaleźć węgiel w cenie, która miała być gwarantowana przez premiera Sasina. Bo ja nie mówię o węglu za 4000, ja nie mówię o ekogroszku za 4,5, tylko mówimy o cenie, o której rząd grzmiał i mówił od początku. Bo proszę państwa, to jest problem najważniejszy. Z czego taki emeryt, który ma maleńki domek, a musi mieć zabezpieczenie w 5 tonach czy w 4 tonach węgla, ma to zapłacić?
4 tony po 4 tysiące czy po 3,5. No proszę Państwa, to jest największy problem. Ten węgiel po pierwsze miał być sprowadzony za 1000 zł, bo najpierw pamiętajmy o tych słowach, które mówił pan premier Morawiecki. Później społeczeństwo dostało zabezpieczenie w kwocie 3000 zł. Wiemy doskonale, że to już nie zrekompensuje tej kwoty, którą trzeba zapłacić za tonę węgla. A dzisiaj tak naprawdę, jeżeli mówimy o sprowadzaniu węgla, to też nie wiemy, jaka to jest jakość. Jakość w mojej ocenie jest mierna. Jeśli chodzi o to sprowadzany surowiec z krajów Kolumbii czy Ale na czym innych. Popiera pani poseł taką ocenę? Bo to są certyfikaty energetyczne tak. takiego węgla. Pani poseł może się zna bardziej niż ja. Opieram to na tym, że wy państwo o tym praktycznie nic nie mówicie. No to proszę pokazać jakościowo, jak wygląda ten węgiel. Prezes PGE przedstawiał certyfikaty odpowiednie. Pani poseł Marta Kubiak. Po pierwsze do pana posła Łąckiego. Ja też jestem członkiem Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych i doskonale pan wie, że w miniony czwartek mieliśmy tajne posiedzenie komisji, gdzie właśnie była informacja dotycząca Agencji Rezerw Strategicznych i pan doskonale wie, że rzeczy, o których tam mówiliśmy, nie możemy tego ujawniać publicznie. To jest po pierwsze. Po drugie, naprawdę, drodzy państwo, przestańcie straszyć Polaków, bo to już jest po prostu do znudzenia. Pani poseł, proszę nie wzdychać, bo tak pani teraz Prawo i Sprawiedliwość nie pasuje, a jak się zasiadało i się było wiceprezydentem u siebie w mieście dzięki właśnie koalicji z PiS-owi, to pasowało. My to wszyscy wiemy, pani poseł. Jakaś jeszcze raz. Zaraz się odniosę do tego, co pani mówi. Więc pani poseł, no naprawdę. Jest pani po prostu bezczelna. Po drugie, oczywiście, że ten węgiel, który przypływa do nas regularnie, jest przecież poddawany odpowiednim badaniom. To nie są, pani poseł, jakieś tam coś nie wiadomo jakiego pochodzenia, tylko to jest sprawdzane parametry na wpływie, na załadunku i na wypływaniu, więc to tak nie funkcjonuje, że państwo mówicie, że my kupujemy nie wiadomo co i nie wiadomo skąd. Oczywistym było, że to, że musimy kupować węgiel, wynika z tego, że przecież Platforma Obywatelska, nie musząc tego robić, posłuchała się w Brukseli i zamykała kopalnie. I teraz mamy niestety takie, a nie inne efekty. Przecież Unia Europejska nam mówi, że my nie możemy otwierać nowych kopalni, mimo tego, że mamy tego złoża na kilkadziesiąt lat, tylko mówi nam, że mamy kopać głębiej. A co się z tym zwiąże? No w związku z tym, że kopiemy głębiej, wzrasta wydobycie. Wzrasta cena tego węgla, więc naprawdę pokazanie i współpraca tych samorządów, gdzie są przecież blisko, powinni przynajmniej być, no to niech pokażą, że są blisko. Chodzi przecież o to, żeby ta siatka dystrybucji była jak największa i chodzi o to właśnie, żeby kupować od producenta, czyli żeby ta cena tego węgla była jak najmniejsza, a nie kupować właśnie za 4,5 tysiąca, tak jak pani była uprzejma powiedzieć, ale od firm prywatnych i też tego państwo nie mówicie. Więc proszę tutaj mówić zgodnie z literą prawa. No i na koniec w poprzedniej części, bo muszę się oczywiście odnieść do wypowiedzi pani poseł. Usłyszeliśmy wszyscy, że demokracja według pani poseł Pawliczak jest wtedy, kiedy inni posłowie mówią i myślą tak, jak pani poseł chce. I na jeszcze koniec, żeby być jeszcze bardziej serdecznym, no pani poseł, no naprawdę to nie jest moja wina, że ja się urodziłam później niż pani. No już się powinna pani z tym pogodzić. Pan poseł, no jak to komentować, poseł Pawliczak, ale mogę to, co pani mówiła, oczywiście jak o ścianę, żadnych nauk. Ale wracając do o tym, co pani poseł mówiła o węglu, no to jednoznacznie widać, jaka ma być narracja. Już teraz wiadomo, że to, co mówi pan poseł Sasin, taki będzie przekaz, że winni tego, że nie ma i nie będzie węgla, będą samorządy, potwierdziła pani swoimi słowami. Pani, panie redaktorze... Bo to zależy, które samorządy, panie pośle, bo... Szanowni państwo, rząd nie zapewnił Polkom i Polakom węgla na tą zimę. Węgla nie ma i musicie sobie z tego zdać sprawę, że będziecie kupowali go coraz droższego, jeśli chcecie kupić. I nie jest to winą ani opozycji, ani samorządów, ani też sytuacji do końca na świecie. Jest to wina rządu, który nie potrafi sobie poradzić. A tu Putin w ogóle nie ma nic z tym wspólnego, panie pośle, czy to... ...i ekonomicznymi wyzwaniami, jakie
teraz nad Polską. Putin nie ma zupełnie z tym nic wspólnego, bo to, panie pośle, bo to jest taka dosyć nieprzyzwoita renta polityczna, którą państwo próbujecie na tym uzyskać. Naprawdę, bo to... Nie, panie doktorze, jest to normalna prawda, o której my mówimy. A jeśli rząd chciałby być naprawdę uczciwy wobec obywateli, to by się przyznał do tego i powiedział... Szukajmy razem, poprosił opozycję o pomoc, siadł do stołu, zaczął rozmawiać, a oni nie. Oni będą zwalać i niestety, sorry panie redaktorze, ale też przy pana pomocy, będą zwalać winę na opozycję, na samorządy, na wszystkich świętych, tylko nie na to, że są nieudolni. Pani poseł Karolina Pawliczak, jak to jest? Bo to rzeczywiście jest sprawa najwyższej wagi, naprawdę, naprawdę serio, żeby do każdego emeryta, do każdej osoby mniej sprawnej czy mniej zaradnej ten węgiel dotarł. To kto sobie lepiej poradzi niż samorządy właśnie? Ja powiedziałam od samego początku, że samorządy chcą pomóc, chcą wspierać, tylko no muszą być rządowe wytyczne takie, żeby to, ten proces cały, bardzo skomplikowany, dobrze zorganizować. A ale jakie wytyczne? Czego sobie, brakuje, pani poseł? Bo sobie, panie prezydentowi Wotwocka nic nie zabrakło, w 12 godzin sobie poradził. To czego brakuje w Kaliszu? Panu prezydentowi z Wotwocka, natomiast chcę powiedzieć, że kwestia choćby właśnie to, o czym pan poseł mówił, finansowa bardzo ważna i istotna, bo przecież dzisiaj, jeżeli samorządy mówią, że muszą zapłacić za energię elektryczną dla swoich jednostek 200-300% czy 400% więcej i teraz dodatkowe koszty związane z dystrybucją węgla, to nie chodzi o kwestie organizacyjno-logistyczne, bardziej chodzi o kwestie finansowe, które z tym się wiążą, bo to naprawdę będą potężne pieniądze dla poszczególnych samorządów, które dzisiaj naprawdę wiążą koniec z końcem. Ja nie wiem, dlaczego pani poseł się tak oburza, denerwuje. Ja rozumiem, że to jest bardzo denerwująca sytuacja dla was, ale przecież jest wszystko prawdą to, co powiedziałam. Czyli mieliście bardzo dużo czasu na zorganizowanie całego tego procesu i żeście tego po prostu nie zrobili. Dodam ponadto jeszcze jedno bardzo ważny aspekt. Proszę państwa, leżą na stole pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Tam jest prawie ponad 15 miliardów euro na odnawialne źródła energii, na politykę klimatyczną. Można to było wykorzystać. Ma pani poseł rację, oczekuję od całej opozycji, że zachowa się tak samo jak opozycja we Włoszech. Która po prostu zareagowała z oburzeniem na sugestie pani Ursuli von der Leyen, która mówiła, że ma narzędzia do tego, żeby wpływać na włoską opinię publiczną. Jeszcze pani poseł... Te pieniądze są tak blisko. One są na wyciągnięcie ręki. Dobrze, wystarczy, tego po prostu nie chcecie. Wystarczy, chcecie, żeby opozycja szarpać, nie przeszkadzała w tym, żeby je pobrać. Chcecie się szarpać z Unią Europejską. I jeszcze odniosę się, chociaż może nie powinnam, do wręcz poniżej jakiegokolwiek poziomu, ale tutaj akurat w kontekście pani poseł to się już do tego można było przyzwyczaić słów. Pani poseł, jak już pani tak bardzo mocno sprawdza i kontroluje to, co robiłam wcześniej i analizuje moją, że tak powiem w cudzysłowie mówiąc, karierę czy drogę polityczną, to proszę pamiętać albo sobie to zaznaczyć. Do współpracy zaprosił nas niezależny prezydent, jeśli chodzi o samorząd. Ja zawsze mówiłam, że samorząd powinien być wolny od polityki, a ta współpraca, nie ukrywam, że też z przykrością mówiąc, bo to zawsze jest trudne, szczególnie jeśli chodzi o społeczeństwo, o ludzi, rozpadła się z hukiem. Także to też proszę zaznaczyć. I to wracając do lat 2014, bo jak pani to sprawdza, być może sięgnęła pani do mojego życiorysu dalej. Ale to tylko tak wracając do tego. Wy jeszcze w 2014 roku nie byliście też tacy jak dziś. Dzisiaj jesteście partią w mojej ocenie naprawdę... która nieudolną, która nie potrafi sobie poradzić z taką sytuacją, a to, jak odpowiedzialna jest formacja, która może czy powinna kierować krajem, to właśnie o tym świadczą takie trudne sytuacje jak tak dzisiaj. Sięgając do historii, to ja bym naprawdę o odpowiedzialności w przypadku na przykład Leszka Millera wolał nie wspominać, bo to różne można mieć wnioski. Bardzo... No tak, to sięgajmy do dalszych lat, sprzed już tam dekad. Będziemy sobie wypominać. Jednak wolała pani przyjąć stanowisko i w związku z
Jesteście nieudolni, pani poseł, nieudolni i odejdziecie za chwilę. Musimy kończyć bardzo serdecznie. Dziękuję za to spotkanie. Pani poseł Marta Kubiak, pani poseł Karolina Pawliczak. W środku z Oaza Spokoju pan poseł Artur Łącki. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Państwu przed telewizorami dziękuję za uwagę. Zostańcie państwo z Telewizją Republika.